Magdalena Różka, która wsiada do mnie. Dzień dobry, cześć. Cześć, kochana. Pasy. Wiadomo. My tu właśnie rozmawialiśmy tak z Heleną o Polskiej Akcji Humanitarnej, o pomocy, bo Pajacyk rusza, kolejna edycja. Cieszę się bardzo. Też jesteś osobą zaangażowaną od zawsze, tak zaczynam od tego, bo to automatycznie ładnie przejść, nie, bo ty nie jesteś w stanie przejść obojętnie wobec pewnych rzeczy. Do nie tego jestem. Stopnia od zawsze, od kiedy cię znam, angażowałaś się w działania różnych fundacji. Teraz już masz własną od niedawna. Od niedawna. Fundacja Ukochani wspiera rodzicielstwo zastępcze, a no, zajmuję się tym od ponad 15 lat, ale no tak już się osadziłam, poznałam temat i myślę, że to jest największa potrzeba w naszym kraju, więc tym postanowiłam się zająć. Ale ty wrzucasz, później patrzę na twoje media społecznościowe i ty wrzucasz posty, pilnie potrzebujemy nowych kandydatów, mamy wolne miejsca, są dzieci, nie ma domów zastępczych, dołącz do nas i tak dalej. Działasz jak pogotowie. To są ważne rzeczy. No, czasem działam tak jak pogotowie, a czasem na telefonie wisimy z różnymi osobami, bo współdziałam ze Stowarzyszeniem Jedno Serce, w szczególności z Fundacją Majo z Wrocławia. Jeżeli kogoś trzeba szybko wyszkolić, to też zachęcam do kontaktu z nami. Wszędzie znajdziecie numer telefonu do Fundacji Ukochani. Zachęcam do kontaktu. Jeżeli na przykład chcecie skorzystać z takiego online szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, bo czasem na te szkolenia trzeba czekać na przykład czasem nawet pół roku, a tutaj może się to odbyć dużo szybciej. Dużo szybciej. My jako fundacja finansujemy to. To się bardzo satysfakcjonuje. Mega. Potem wiesz, no, że jakiś mały chłopczyk albo dziewczynka po prostu trafia pod dobre skrzydła. Nie jakiś, ja dostaję konkretne informacje, naprawdę, tak? Które, no i zdjęcia, i imiona, Marcin, Litka, to są malutkie światy uratowane w moim odczuciu, które teraz są przytulane i zasypiają przytulone do mamuni, a nie gdzieś indziej, gdzie pewnie nie byłoby takiej osoby, jednej stałej, dorosłej osoby, która dawałaby im to. I warto wspomnieć, że właśnie to może być jedna samodzielna osoba, czy samodzielny rodzic. Aha, czyli to nie musi być taka rodzina z obrazka, tak? Tak. I co ci teraz daje więcej satysfakcji? To, że ty się dowiadujesz, dostajesz, nie wiem, telefon czy SMS-a, że mała Litka albo mały jakiś Krzyś ma to ciepło? Czy to, że masz premierę filmu, serialu i wszyscy mówią, a dobra jesteś? Gdzie to ta satysfakcja jest? Wiesz, postaw to na wadze. O, fajnie mam, wiesz, taki porówno chyba, tak mi się wydaje. Tak, no od wczoraj jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem serialu Matki Pingwinów, ponieważ ja pierwszy raz zobaczyłam ten serial w całości wczoraj. Nie, no jestem tak ty wcześniej widziałaś? Ja widziałam, ja dlatego jak to możliwe? Przecież ty tam grasz po prostu, a ale naprawdę wiesz, nie widziałaś tego wcześniej. Ponad rok temu czytałam scenariusz. No tak, ale papier to jedno. Papier to jedno, ale gdzieś tam to się zawsze pokrywa. Wiesz, jeżeli dostaję scenariusz, od którego nie mogę się oderwać i cały czas czytam i ja czytając czuję, że lubię każdą postać i je wszystkie razem, to później, jeżeli dobrze my się tam w pracy postaramy, w szczególności reżyserki w tym wypadku, Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, to właśnie się przeniosło, mam wrażenie. I zarówno ja to wczoraj oglądałam, bo wczoraj była premiera, jak i dużo chyba osób, bo dostaję bardzo dużo wiadomości. Ale ten serial, znowu jest o dzieciach. Tu wcześniej zaczęłyśmy o tych rodzinnych adopcjach rozmawiać, bo to jest twoje życie. A w serialu to życie, to jest życie rodzin i rodziców, dzieci atypowych. Co my wiemy o dzieciach atypowych i o rodzicach? Czy w ogóle społeczeństwo ma taką świadomość, że wśród nas takich dzieci i rodziców jest sporo, że oni mają swój świat? Myślę, że ta świadomość i walczą codziennie zupełnie inaczej o ten świat niż przeciętny rodzic. Myślę, że ta świadomość rośnie z dnia na dzień, a po tym serialu mam wrażenie, że będzie jeszcze większa. Mam nadzieję, że do tego właśnie dążymy. A Matki Pingwinów? Jak byś wytłumaczyła tytuł? Każdy musi zobaczyć, ale Matki Pingwinów dlatego, że wszystkie tam postaci mają dzieci właśnie z jakimiś tam niepełnosprawnościami i porównanie jest tam do pingwinów, które są ptakami nielotami, ale jednak wybitnymi w innych dziedzinach.
Twoja bohaterka ma takiego syna, który jest niepełnosprawny, ale wymaga twojej całkowitej opieki, tak? Ty, można powiedzieć, mieszkasz prawie w samochodzie pod placówką edukacyjną, bo wiesz, że twoje dziecko nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Mówię tutaj o potrzebach fizjologicznych, że pani nauczycielka dzwoni i mówi: proszę przyjść, bo syn właśnie musi iść do toalety. Tak, to nie jest postać wymyślona. To nie jest postać wymyślona? Tak. Nie jest wymyślona i są takie postacie. Nawet wczoraj Klara wysłała mi SMS-a od pani, która napisała: obejrzałam ten serial siedząc w samochodzie, czekając na taki telefon od nauczycielki mojego dziecka. Oj. Nawet wczoraj. Czyli to, co jest, prawda? To tak. Się dzieje. Tam każdy z was jest inny. Każdy ma inne, atypowe dziecko i każdy z was ma inne podejście do życia, ale w każdym z tych bohaterów widać, że albo, znaczy jesteście na różnym etapie, albo nie jesteście w stanie się pogodzić z tym, jak jest, albo już jesteście pogodzeni. Powiedz, jak ten proces wygląda? To są chyba takie etapy, które czekają każdego rodzica, którego to spotyka. Moment, kiedy nie chcesz w to uwierzyć, moment, kiedy walczysz, kiedy się poddajesz i myślisz, że to koniec świata, aż w końcu ten najpiękniejszy moment, kiedy się okazuje, że świat dalej się toczy i to, że musimy dalej dbać o siebie, mówię my rodzice, ale wiesz co, ja tak mówimy o tej atypowości, no ja jestem mamą trójki dzieci bardzo typowych, ale wszystko to tak bardzo do mnie dotarło, na przykład słowa mamy głównej bohaterki, która mówi coś w rodzaju, że urodziłaś dziecko, więc nie sposób jest ustrzec się przed błędami. Wszyscy musimy się z tym pogodzić. Też jesteś mamą. I tak. Po prostu każdemu zdarzają się błędy. Oczywiście. Nie ma idealnych rodziców. I każdy chyba przeżył taki moment zawahania i myślenia: jestem najgorszą mamą na świecie, najgorszym ojcem na świecie chyba, bo sobie nie radzę albo coś tam źle robię. A mnie się wydaje, że właśnie tego życzę każdemu rodzicowi, żeby był dla siebie dobry i łaskawy, żeby wiedział, że kocha i chce najlepiej jak może, jak jest w stanie i żeby pozwalać sobie na te błędy. Tak, ale taki rodzic walcząc o swoje dziecko zapomina często zawalczyć o siebie. Pamiętasz strajki w Sejmie? Strajki rodziców osób niepełnosprawnych. Walczyli wtedy o godność, o pieniądze, o jakąś bazę dla swoich dzieci, żeby te miały pieniądze na normalne funkcjonowanie, na leki, na turnusy rehabilitacyjne. Pamiętasz w Sejmie brak chęci rozmowy polityków z tą grupą, zamykane toalety. To są bardzo trudne tematy. No, też różne słyszałam opinie o tym. Niektórzy mówią, że niepotrzebne to było i tak dalej, a ja myślę, że dzięki temu myśmy się w ogóle dowiedzieli o tej ogromnej grupie społecznej. Ja na przykład z racji tego, czym się zajmuję, poznaję bardzo dużo dzieci z FAS. To jest płodowy zespół alkoholowy. Tego tematu akurat nie dotknęliśmy w naszym serialu, ale to też szacuje się na 4% dzieci, że to są dotyka. Dzieci, gdzie matka w ciąży piła alkohol. W ciąży, w zależności od tego, w którym tak mówię, momencie bo może i ile, nie oczywiście, wiedzą. Jasne. Ale to też jest ważny temat, a też chyba niechciany, że wiesz, albo nie chcemy tego słyszeć, nie chcemy wiedzieć i tak dalej. Ty potem widzisz, jak przeprowadzane są te adopcje lub szukany taki dom zastępczy na dłuższą chwilę, często przypuszczam, też się zdarza, że jednak dzieci, które są typowe i atypowe, mają trochę inny start? No na pewno. I ja myślę, że dzieci atypowe właśnie w rodzinach zastępczych mają największe szanse, podczas gdy kolejka w ogóle rodziców do adopcji jest jednak coraz mniejsza w Polsce, ale zawsze jest większa z taką deklaracją i chęcią przyjęcia do swojego domu, do swojego serca dziecka po prostu zdrowego. A rodzice zastępczy, w mojej opinii, to są osoby, które naprawdę czują powołanie i naprawdę nie myślą o tym, czego im brakuje, tylko co mogą dać. I przez to tam misja, jest też misja. I tam też jest otwartość właśnie na różnego rodzaju dzieci i no tak, i bardzo często to jest tak, że dzieci w rodzinach zastępczych zostają długoterminowo, czyli zawsze.
długoterminowo, ale jednak rodzina zastępcza, czyli na zawsze. Tak. Ale dlaczego tak jest, powiedz? Czy to system? O co tu chodzi? No tak, jest za mała pomoc z każdej strony, problemy. Więc też dlatego powstają takie organizacje jak moja, żeby wspierać rodziców zastępczych w momencie, jak już zostaną rodzicami zastępczymi, żeby nie czuli, że są sami, że mają gdzie zadzwonić, o co się zapytać, poprosić o pomoc, nie tylko finansową, ale też... Ale zobacz, i tutaj masz wspólnotę i w tym waszym serialu też wspólnota robi robotę. Bardzo. Bo tutaj, no sama mówisz, że trzeba wiedzieć, do kogo zadzwonić, gdzie się dopytać, jak się zachować, jak nie opuścić żadnej okazji, przypuszczam, tak? Jak oczywiście nie stracić żadnej szansy. Ja myślę, że... Zazwyczaj to jest też to słowo z zewnątrz, bo ktoś coś nam powie, szepnie, gdzieś wyśle, zainspiruje. To takie rzeczy zazwyczaj odbywają się w jakiejś wspólnocie. Nikt nie zrozumie lepiej matki od drugiej matki. I dlatego dla nas wszystkich jest ten serial Matki Pingwinów, naprawdę, bo bardzo polecam, bo ja się wczoraj wciągnęłam. Ja wiem. A ja czytałam sobie recenzje, wiesz, też, bo przeglądałam sobie internet i wszyscy są zaskoczeni, że tak trudne tematy, tak trudny temat, bo no, wyobraźcie sobie grupę rodziców, wszyscy mają dzieci atypowe, mają wszyscy mają po prostu, wiesz, my tam jako rodzice też jesteśmy pokazani jak dzieci w piaskownicy, które nie wiedzą, jak które się poruszać. Nie wiedzą, jak się poruszać, tam jest, czasami wdziera się ten chaos, który w życiu rodzica jest naturalny. To jest bardzo śmieszne, tam naprawdę to scenarzyści sprawili, że my się z tego śmiejemy i ten trudny temat jest podany tak, jeżeli my się z tego śmiejemy, że to jest coś naprawdę takiego zwyczajnego i codziennego. I codziennego. Tak. No właśnie. Co powiedz, tak myśląc o pracy w ogóle nad takim serialem, bo praca z dziećmi wydaje się być w ogóle sama w sobie trudniejsza niż z osobą dorosłą. Tak. Ta praca z osobą dorosłą jest bardziej przewidywalna. Dzieci to wiesz, nie wiadomo. A jak tutaj? Jak to zostało zorganizowane? Niewiarygodnie dobrze. No to przede wszystkim była na planie Magdalena Glapińska, która reżyserowała dzieci, pracowała z dziećmi jeszcze długo przed rozpoczęciem zdjęć. Więc to nie do końca jeszcze pamiętam. Dawno, dawno temu wszystkie moje prace, gdzie spotykałam dzieci, jeszcze mamą nie byłam na przykład. Tak. No to było też tak, zmienia postrzeganie. Tak, ale też czułam się odpowiedzialna za dziecko, które ze mną gra. Okay. Od samego początku do końca. Jako, ten starszy fachowiec. Tak, i w scenie pomagając, wspierając i ogarniając i sprawiając, żeby w czasie przerwy nawet było szczęśliwe dziecko, a teraz już się tak czasy zmieniły pięknie, że to naprawdę zdjęto nam z głowy i dzieci były zaopiekowane, szczęśliwe. Wspominają to do dzisiaj jako wakacje z Netflixem. I nie mogą doczekać się drugiego sezonu, więc mam nadzieję, że zafundujemy im tak wspaniałe wakacje i nam też było dobrze, bardzo z dziećmi. I też od nich nauczyliśmy się. Ale powiedz, tam dużo jest tej spontaniczności, czy jednak to wszystko dało się opanować i zapanować tak, żeby iść zgodnie ze scenariuszem, bo wiesz, no duża ilość dzieci, duża ilość chaosu, no taka jest zasada, tak mi się wydaje. No, bywały takie momenty, że było nas tak dużo i ten chaos nas dopadł i jeszcze pojawiły się deszczownice, wiatry i coś jeszcze. No tak, bo tam idziecie na wycieczkę w góry, co w ogóle wydawałoby się, że to jest wspaniałe, w ogóle niemożliwe. Wspaniałe. I wracając do domu, właściwie do hotelu, bo to było na wyjeździe, myśleliśmy sobie, nie wiem, ja nic nie pamiętam, nie wiem. Wróciłeś wszystko źle. Tylko patrzyłam, żeby te dzieci były suche i tak dalej. Poza tym nie wiem, co się wydarzyło. Ale na szczęście reżyserki patrzyły w podgląd i wszystko wyszło i w moim odczuciu wyszło tak jak w scenariuszu. Więc w tym szaleństwie jakąś metodę znaleziono, ale to już jest naprawdę poza mną. Ja tam... Wracasz do domu i nie pamiętasz, co grałaś. To dobre. Się, ale obejrzałaś się, jesteś zadowolona, opinie są dobre, więc to jest najważniejsze. Jeszcze jak jest zgodne ze scenariuszem. Słodki, wspaniały, radosny serial. Oczywiście wzruszający, ale no, nie można oczu oderwać, naprawdę, od początku do końca. Magda, chciałam powiedzieć. Matka. Powinna powiedzieć matka jednego z pingwinów. Tak. Magda, matka. Magda jednego z pingwinów. Magdalena Ruszczka, dziękuję Zapraszam. Ci bardzo.
zapraszam was do oglądania bardzo tak, gorąco. To ważny temat i w ciekawy sposób pokazany, to prawda. Dziękuję ci bardzo serdecznie. I wam dziękuję, bo kończymy. 9:14 na zegarze. To oznacza, że przenosimy się do studia nad Maniewską. Oddaję głos Onyt Ranowiem przed wami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.